Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Głoszący Królestwo Boże doświadczają gwałtu ze strony tych, którzy bronią się przed Jego przyjściem. Gwałtu, czyli bezpodstawnych oskarżeń, ośmieszania, pomówień. Zauważmy, jak my się czujemy, kiedy ktoś kpi z Kościoła, z sakramentów świętych, z naszej wiary. Jak my się czujemy? Czy doświadczamy tego, że gdzieś cząstka nas samych jest boleśnie raniona, bo Kościół to my, bo Kościół to ochrzczeni. Doświadczający niesprawiedliwości zdobywają Królestwo Boże. Właśnie Herod, o którym mowa jest w dzisiejszej Ewangelii, jest tym, który zadaje gwałt innym. On usiłuje odsunąć w czasie nadejście Królestwa Bożego. Gwałtownicy to ci, którzy bezkompromisowo przyjęli radykalizm Ewangelii. Zobaczmy, święci. Byli wyśmiewani, byli źle traktowani, ale oni zdecydowanie szli do celu. Ważny był w tym wszystkim Bóg. Kiedy Bóg jest ważny, najważniejszy, my mamy siłę przeciwstawić się tym wszystkim opiniom, które w innej sytuacji byłyby dla nas destrukcyjne, niszczące. Są chwile w naszym życiu, w którym musimy zdecydowanie powiedzieć tak, albo zdecydowanie powiedzieć nie, nie zgadzam się, sprawy wyglądają inaczej. Inni doradzają nam kompromis w naszym życiu, ale wiemy, że w pewnych sytuacjach kompromis jest niedopuszczalny, on byłby zdradą. Święty Paweł powiada: my szaleni dla Chrystusa. Szaleńcy zdobywają Królestwo Boże. I Królestwo Boże gwałt cierpi, bo Pan Bóg powinien być wszędzie na pierwszym miejscu, a często jest inaczej. Zobaczmy, kiedy Jezus nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu, wówczas z mojej strony sam Chrystus, Jego Królestwo doznaje pewnego wstrząsu, doznaje pewnego naruszenia. Królestwo Boże, do Niego mają wstęp ci, którzy pracują nad sobą, którzy wyrzekają się obcych bóstw i którzy walczą ze swoimi namiętnościami. Do Królestwa Bożego mają wstęp ci, którzy walczą z namiętnościami, którzy im nie ulegają. Wspaniały czas Adwentu. To może być jedno z ważnych postanowień w naszym życiu. Herod i jemu podobni nie chcą słyszeć dobrej nowiny o Królestwie Niebieskim, a nawet gwałtem usiłują je od siebie odsunąć. Tak się stało między innymi z Janem Chrzcicielem. Słowa, które Jezus wypowiada, mają za zadanie umocnić uczniów na czas doświadczeń, które przychodzą. Zobaczmy, bo ten gwałt dotyczący Królestwa Bożego również nas dotyczy. Ktoś w jakimś momencie powie: dlaczego uczestniczysz we mszy świętej? Dlaczego idziesz na niedzielną Eucharystię czy na adorację? Dlaczego idziesz na rekolekcję? I wtedy trzeba bardzo zdecydowanie wyznać swoją wiarę, powiedzieć to, co odczuwam w mojej relacji do Boga. Ja nie wyobrażam sobie, tak jak mówili pierwsi chrześcijanie, niedzieli bez uczestniczenia
w Eucharystii. Królestwo Boże doświadcza gwałtu, ale tego gwałtu też doświadczają ci, którzy wierzą Jezusowi. Czy jestem na to przygotowany?